maszyna do pisania, która pomaga w pracy, w pisaniu bez rozproszeń. O tym jest dzisiejsza jedynmiotówka. To, co widzicie tutaj w tle, to jest właśnie moja maszyna do pisania, czyli tablet z elektronicznym papierem, który jest podłączony do zewnętrznej klawiatury. Pozwala mi to pisać w skupieniu bez zewnętrznych rozproszeń. Ta niewielka klawiatura, którą to widzicie, ona się dobrze sprawdza w sytuacji, gdy jestem poza biurem. Natomiast w momencie, gdy pracuję w biurze, to mam po prostu podpiętą, pełnowymiarową, dużą klawiaturę bluetoothową i to bardzo dobrze działa. To jest wynalazek, który był przeze mnie wyczekany około 10 lat, bo gdy mniej więcej wtedy kupiłem mojego pierwszego Kindla, najpierw z klawiaturowego małego, potem DX-a, gdy próbowałem podłączyć do klawiatury, no to opóźnienie około jednosekundowe między tym, co naciskałem na klawisze, a co było na ekranie, sprawiało, że to się nie dało pisać. A w tej chwili właśnie dzięki temu, że są tablety z papierem elektronicznym pod Androidem, tego opóźnienia nie widać. No spójrzcie tutaj na ekranie, gdy widzicie, jak piszę praktycznie w tym samym momencie, gdy naciskam klawisz na klawiaturze, pojawia się na ekranie to, co jest napisane. Także to jest zupełnie dobry komfort pracy. Natomiast dla oczu czuję bardzo duże ułatwienie w takiego pisania na takim ekranie papieru elektronicznego. Jest to urządzenie, które odłączyłem od internetu. Mam tylko Bluetootha, jak widzicie, gdy potrzebuję wysłać dokument na swojego laptopa, to po prostu przez Bluetootha go wysyłam na laptopa. I dzięki temu jestem odcięty od rozproszeń. To nawet stoi na osobnym biurku. Na jednym biurku moje multimedia z kamerą, z laptopem, z ekranami, a to jest osobne biurko, gdzie po prostu tylko pracuję pisząc. No tak, moja praca w dużej mierze to jest pisanie. To jest pisanie felietonów, pisanie książek, pisanie artykułów, więc potrzebuję świętego spokoju, narzędzia, które mi to umożliwi. Tutaj widzicie link, strona fruganet365, tam jest felieton na ten temat, ale tam jest też link do środowej dziesiątki, czyli do naszego środowego spotkania, gdzie szerzej porozmawiamy i na temat elektronicznej klawiatury, ale też likwidowania rozproszeń, pracy w skupieniu, w tego, co jest szczególnie ważne dla tych z nas, którzy pracują pisząc, którzy są autorami. Także serdecznie Was zapraszam do poczytania, do zobaczenia, fruganet/365. Do zobaczenia!